Dzień dobry Państwu. Witamy bardzo serdecznie w Miejskiej Galerii Sztuki w Łodzi, w Galerii Villa przy ulicy Włóczańskiej 31 na wystawie 17. Międzynarodowego Triennale Małej Formy Grafiki Polska Łódź. I dzisiaj mamy niezwykłą przyjemność gościć jedną z laureatek medalu honorowego Triennale, Katarzynę Zimną. Witam Kasiu. Dzień witamy dobry. Również kuratora całego Triennale, pana dyrektora, doktora Dariusza Leśnikowskiego. Bardzo mi miło powitać Państwa w Galerii Villa. Rzeczywiście okazja jest szczególna i bardzo miła. Zawsze to jest ogromna satysfakcja dla organizatorów Triennale, gdy wśród laureatów są przedstawiciele polskiego środowiska artystycznego. Jest nam szczególnie miło, że jest jedną z laureatek łodzianka, Katarzyna Zimna, którą bardzo serdecznie witam. Powiedziałem, że jest to wspaniała okazja i wielka satysfakcja. Oczywiście nie tylko dla nas, ale myślę, że dla całego środowiska łódzkich artystów i oczywiście dla całego miasta. Żeby nie być gołosłownym, chciałbym przekazać Katarzynie list gratulacyjny od pani wiceprezydent Małgorzaty Moskwy-Wodnickiej. Wszyscy laureaci otrzymali takie gratulacje od pani prezydent. Bardzo się cieszymy, że te sukcesy łódzkich artystów są doceniane przez władze miasta. Siadajmy. Bardzo dziękuję. Ja może tytułem wstępu przybliżę naszej publiczności sylwetkę Kasi Zimnej. Jesteś absolwentką Akademii Sztuk Pięknych im. Władysława Strzemińskiego tutaj w Łodzi na Wydziale Grafiki i Malarstwa w 2002 roku. 8 lat później otrzymałaś w Wielkiej Brytanii doktorat, a rok temu, no już prawie dwa, habilitacje również na Łódzkiej Akademii Sztuk Pięknych. Pracujesz w Instytucie Architektury Tekstyli w Politechniki Łódzkiej i zajmujesz się grafiką, ale nie tylko grafiką warsztatową, także działaniami z uczestnictwem również widza. To jest również bardzo ważna dziedzina twojej twórczości. I tutaj mamy okazję zobaczyć zestaw twoich 5 grafik wykonanych w technice linorytu w połączeniu z kolografią. Zatytułowane te prace są Układ współczulny. Czy mogłabyś bliżej nam opowiedzieć o historii i pracy nad tym zestawem? Ja chciałem zapytać przy okazji, gdybyś mogła powiedzieć, czy to był zestaw specjalnie przygotowywany na małe formy, czy on akurat się wpisał pięknie i w termin, i w charakter imprezy? I czy to jest zamknięty cykl? Dużo pytań. To zaczynając od końca. W sumie powstawał na małe formy. Myślałam o tym konkursie, robiąc tę pracę, no też dostosowałam format. Ale niezależnie, no to oczywiście jest jakaś kontynuacja, jakiś moment po prostu w moich działaniach, jakiś tam przystanek kolejny na tej długiej już dosyć drodze twórczej. No i skąd to się wzięło, z jakiej inspiracje? Dużo tutaj, myślę, jest wątków, które się jakoś tam razem połączyły w całość, ponieważ już nawet nie wiem, od czego by tutaj zacząć. Może różne inspiracje, tak? Czyli z jednej strony książki, czytanie, literatura, Olga Tokarczuk, którą tutaj też cytujemy, tak. Czyli gdzieś no ta taka fascynacja właśnie jej wizją takiej bardzo wielowątkowej rzeczywistości, nakładania się różnych elementów. Też niedawno czytałam, czy w ogóle od bardzo dawna inspirują mnie bieguni i to jest taka książka, która ze mną jest, ale niedawno podczas lektury ksiąg Jakubowych, tam się natknęłam na taki niesamowity obraz
pochodzący no, z symbolika żydowska oczywiście, ariga, taka wielka tkanina, która nie ma początku, nie ma końca, nie wiadomo co jest wątkiem, co jest osnową. To wszystko się razem ze sobą przeplata i gdzieś ta wizja ze mną jest i tak jakby coraz mocniej. Ja też pracuję właśnie no, w Instytucie Architektury Tekstyliów. Te tekstylia się w którymś momencie w moim życiu pojawiły i one są takim inspirującym elementem. I w tych pracach użyłam kolografii, to znaczy, że użyłam matryc nie tylko linorytniczych, ale właśnie też pojawiły się gdzieś, no to są po prostu kawałki płótna. One się tutaj wplotły, stanowią taki poddruk, dają teksturę, dają jakąś taką mięsistość. Czyli gdzieś z jednej strony właśnie ta tkanina, ten przeplot, z drugiej strony takie wątki, no też trochę katastroficzne. Jakiś taki lęk i to trochę się odnosi ten układ współczulny, czyli ten nasz system nerwowy, który reaguje w momencie właśnie zagrożenia, stresu, tych jakichś tam złych rzeczy, które przychodzą, po prostu automatycznie reagujemy. No i trochę ta, to z kolei gra słów, współczulne, współodczuwanie, czułość, to znowu jest odpowiedź ze strony właśnie Olgi Tokarczuk, że być może właśnie to współodczuwanie, ta empatia, to jest coś, co jest w stanie nas uratować przed zagładą, tak jakby poczucie, że jesteśmy jednością z planetą, ze światem. A czy ten czas szczególny, pandemia, jej doznawanie miały wpływ na właśnie na te To znaczy te prace powstały jeszcze wcześniej, to było przed pandemią. Bo długo ta wystawa się nie odbywała, jakby nam się wydaje, że już po prostu jesteśmy w tym czasie takim rzeczywiście bardzo, bardzo długo, ale no tak, te prace powstały W czerwcu, tak? W związku z tym już prace były wykonane Tak. Prace powstały wcześniej, ale myślę, że gdzieś, nie no, kwestia ogólnie takiego kryzysu, właśnie no głównie tego klimatycznego, który gdzieś tam wisi nad nami, jest taką dość przerażającą wizją. Ja też jeszcze jedna inspiracja, z kolei taka roślinno-biologiczna, bo też temat ogrodu w ogóle roślin jest ze mną od jakiegoś czasu. Miałam okazję wreszcie właśnie w 2018 roku odwiedzić Kew Gardens w Londynie, ogrody botaniczne królewskie. I tam po prostu te już takie stare, niesamowite rośliny, które żyją własnym życiem, właśnie te korzenie, które się przeplatają, na przykład ekspozycja storczyków niesamowita, gdzie właśnie właściwie te korzenie są takim bardzo mocnym wizualnym bodźcem. To na mnie niesamowicie zadziałało. I właśnie, że jakaś taka trochę posthumanistyczna wizja takiego świata już bez człowieka, gdzie te rośliny się piętrzą, one po prostu sobie tam żyją po swojemu. I trochę myślę, że z tego też staram się uchwycić w tych pracach, że właśnie są to jakieś takie elementy jakby korzeni, roślin, jakichś takich dziwnych, które właściwie rozmawiają ze sobą właśnie. Takiego powrotu na naturę. Tak, trochę tak. Bo człowiek pojawia się właściwie tylko w jednej pracy. I to też jest, to z kolei jest inspiracja pochodząca ze sztuki, ponieważ to jest postać wyciągnięta z obrazu Hieronima Boscha Ogród Rozkoszy Ziemskich. Z tym, że tam ta postać leży, no, rozkoszuje się światem. Natomiast ja ją odwróciłam, zresztą tutaj mam postać, która upada. Malutką, tak. Ona leży i jakby tutaj właśnie się cieszy życiem, a ja ją odwróciłam, ona upada. To jest ten taki właśnie, no, trochę zmiana tego kontekstu. Temat ogrodu też mieliśmy okazję oglądać tutaj w Galerii Chimera w podziemiach tego budynku 2 lata temu podczas wystawy 4 pory niepokoju. Tak, ten temat taki ogrodniczy rzeczywiście jest ze mną też od jakiegoś czasu, zwłaszcza odkąd mam własny mały ogródek i mogę to faktycznie obserwować, zanurzać się w tym. Oczywiście to też jest no, taki temat bardzo symboliczny i często w sztuce podejmowany. I ja staram się zawsze odnosić to do własnych przeżyć, to znaczy, że ta natura jest silnie związana z tym, z emocjami po prostu człowieka, który patrzy na świat i poprzez pokazywanie jakichś takich właśnie elementów naturalnych, symbolicznych, mówię tak naprawdę o człowieku, o jego przeżyciach, lękach, nadziei. Kasiu, jesteś osobą jeszcze bardzo młodą. Też spora część laureatów, która otrzymała medal honorowy, też należy do tej młodszej generacji. Niektórzy uważają, że współcześnie grafika jest już
na takiej straconej pozycji, że jednak wypierana jest przez inne dyscypliny sztuk wizualnych. Ale ty i właśnie artyści, którzy biorą udział w tym triennale, zdają się temu przeczyć. No ja staram się w tym, co robię, też poszukiwać w grafice tego kontaktu ze współczesnym światem i wykorzystywać ją w bardzo różny sposób. To jest taki moje medium, mój wehikuł, którym ja się poruszam i po prostu odkrywam cały czas nowe możliwości, bo z jednej strony tak na początku myślałam, że będę zajmować się malarstwem, więc to trochę działanie pomiędzy właśnie grafiką a malarstwem. Później przyszła gdzieś tam tkanina, trochę działanie właśnie między grafiką, tkaniną, obiektem, też drukowanie na różnych podłożach. Też działania właśnie, o których już wspominałaś, z uczestnictwem publiczności, czyli w momencie, kiedy miałam taki cykl kolorowanka udostępniany widzom, którzy po prostu mogli tam faktycznie tak do swoich grafik, tak, do coś tam swojego dołożyć. Czy też były prace drukowane też na takich agrowłókninach, które były haftowane. Także dużo różnych rzeczy można z grafiką zrobić i jak najbardziej dużo się dzieje. Też biorę udział w takich międzynarodowych konferencjach graficznych Impact i tam właśnie przyjeżdżają ludzie, którzy niesamowicie eksperymentują z grafiką i ona bardzo fajnie właśnie łączy się z innymi mediami. Ona jest takim medium granicznym, bardzo też demokratycznym. Także uważam, że absolutnie się nie starzeje, wręcz przeciwnie, ona jest tak elastyczna, że czasami nawet nie zdajemy sobie sprawy, że to jest grafika. Te wątki podejmowałaś również w wystawie Memo w Galerii Bałuckiej w 2016 roku, gdzie dosyć silnie były prezentowane prace z motywami, wątkami autobiograficznymi, bo one odgrywają bardzo ważną rolę w twojej twórczości. Odbijałaś pracę na filcu, ale także nie przy okazji akurat tej wystawy, również na pieluchach tetrowych, bo temat macierzyństwa był ci wówczas bardzo bliski. Z takiego okresu bardziej macierzyńskiego, no to tak, to jak najbardziej właśnie te druki na pieluchach, właśnie wykorzystanie tych takich miękkich, przyjemnych, tekstylnych podłoży. To się pojawiało, czy no właśnie na takich niemowlęcych ubrankach. Także też angażowałaś wówczas publiczność, prawda? Mm-hmm. Były organizowane warsztaty, które zachęcały do właśnie jakby też wejścia w twój świat, w świat twoich prac, aby te prace właśnie kolorować, bo też mm-hmm. taki był cel tych działań. Tak. No tak, no i to cały czas gdzieś równolegle wykorzystuję. Także to też jest bardzo fajny wątek, który sprawia, że te wystawy, grafiki nie są takie właśnie tylko widz, praca na ścianie, ale że widz wchodzi trochę do tego świata, że dotyka, że właśnie trochę przełamywane też jest to tabu takiej pracy, którą można tylko oglądać. Także to jest dla mnie też bardzo cały czas ciekawe. Aczkolwiek, no to oczywiście znowu mnóstwo różnych wątków, które się przewijają. Właśnie ten okres taki macierzyński, to były prace często bardzo takie proste, jeśli chodzi właśnie jedna matryca, coś, co ja byłam w stanie po prostu wykonać i jakoś doprowadzić do końca. Natomiast teraz znowu mam ten powrót trochę do koloru, właśnie do warstw. Mam już troszeczkę większe dzieci, znaczy nadal małe, ale jeszcze, ale już da się coś więcej zrobić. Także trochę czasami udaje mi się więcej czasu spędzić w pracowni i wtedy faktycznie, no tak jak właśnie z tymi pracami tutaj na małe formy, kiedy no wreszcie mogłam trochę więcej poeksperymentować przy samym odbijaniu. To też jest coś, co bardzo lubię i myślę, że to też będę kontynuować. A Kasiu, a na koniec jeszcze zapytam o twoje najbliższe plany. Jak właśnie też odnajdujesz się w tej sytuacji, która jest dla wszystkich bardzo trudna, dla artysty szczególnie? Wszystko przeniosło się w te cztery ściany. Tak? Jest to jeszcze bardziej taki kameralny świat, właśnie pracownia, dom, rodzina, bliscy i to
To zawsze w moich pracach było i tym bardziej chyba teraz jest coraz mocniej, chociaż świat zewnętrzny się dobija mocno i boleśnie. Biorę udział teraz w takim projekcie zorganizowanym przez Muzeum Książki Artystycznej, właśnie książki w czasach zarazy. I jest to z kolei właśnie wejście w medium książki artystycznej, też trochę, no może nie zupełnie nowego dla mnie, ale no, bardzo się cieszę, że mogę trochę ten obszar też zeksplorować. No i różne inne rzeczy, jakieś tam wątki jak zwykle się przeplatają i coś tam się następnego pojawia. No i edukacja, tak, studentów oczywiście. Tym się też zajmujesz. Ja jeszcze raz bardzo Ci dziękuję. Jeszcze raz gratuluję, Kasiu, za zdobycie tego medalu i życzę Ci wszystkiego najlepszego. Dziękuję bardzo. Dziękujemy, do zobaczenia.